Hej, cześć, siemano wam wszystkim ludzie, tutaj Tivur, witam was w kolejnym odcinku Mafii 2. Powracamy tym razem w ustawieniu, no nie do końca preferowanym, ponieważ znajdujemy się w więzieniu. Trafiliśmy tutaj, ponieważ odkryli nasze szwindle z kartkami benzynowymi, ale mam takie teraz poczucie, jak o tym myślę, że nie był to przypadek, że nie trafiliśmy tutaj tylko dlatego, że nas odkryli. Chociaż z jednej strony, no mówił tutaj, mówił sam Vito, że jakiś gościu na stacji benzynowej się wygadał, ale kto wie, może odkryjemy więcej prawdy na ten temat. Mogę jeszcze pogadać z ludźmi, którzy tutaj są, zanim wyjdę, tak więc zróbmy to. No i to mi się podoba, atmosfera przyjaźni dookoła. Winston's offering 2-1 against Pepe. Pepe wasn't a friend of mine, I take that bet. O'Neill's a fucking animal. O, cholera jasna. To może skończy się tak, że ja zastąpię kolegę naszego tutaj od Leo w walce, co? Hey, how's it going? How you doing, Vito? Name's Sal. Hey, nice work in the ring. Kurde, no jacy oni sympatyczni, wszyscy ci ludzie od Leo. Nice work in the ring, buddy. A little more of that and you'll be ready for a real fight. Chłopie, nauczyłem się kontru, to ja już niczego więcej nie potrzebuję. Jak tam, pompowanko? Hell of a job with that asshole O'Neill. Nice. Next time, do us all a favor and snap the prick's neck, would you? Wow, okej, okay. To mi może troszeczkę wydłużyć wyrok, nie jestem pewien, czy tego chcę, skoro i tak, a zresztą mam w sumie zamiar chyba stąd spierdolić to, co mi szkodzi. How's it going? I'm Vito. Chris, how can I help you? To nie jest odpowiednia rzecz, którą się mówi, jak się kogoś poznaje, jak mogę ci pomóc. Nie jestem, kurwa, w sklepie odzieżowym, żebyś mi wyszukał rozmiar, ale spoko, miło poznać. A wy, moi drodzy, możecie zostawić lajka pod odcinkiem, jeżeli jeszcze tego nie zrobiliście, a lubicie serię z Mafii 2. Wy chcecie gadać? Nie chcecie gadać. A wy? Nie jestem pewien, to jest chyba ten, z którym sobie trenowałem? Nie, tamten miał jakiś wąsik. Siemano! O cholera, no to już ten Azjato od zakazanego taekwondo. Cholera. Dobra pogadanka przy brzuszkowaniu. To wyjdźmy z siłowni, zobaczmy co dalej będziemy robić. O cholera. Ała. Crooked white devil. Nice to see you too, Mr. Wu. Crooked? You bet on your own guy and he lost. That's the way it works in this country. Then Wu offer you rematch. I think I can arrange that. Cholera jasna, czy ja będę z tym maniakiem karate się bić? All right, Wu. Looks like you got yourself a rematch. And none of that chop suey crap this time. Ching, ciang, ciąg. Cholera, to trochę rasistowskie. Now listen, these chinks are quick little bastards. No point in throwing big punches early on. You'll never connect. All right. What am I supposed to do then? Kontry. Quick and tire him out. When he's weak, he'll put his guard down. Then you swing for the fences. Now get out there. Show him what you made of. Wydaje mi się, że ostatecznie najlepszą taktyką jest właśnie kontrowanie, a potem bicie, kiedy on będzie zmęczony i otwarty na moje kolejne ataki. Dobra. Ciastko z wróżbą nie będzie mi potrzebne, ponieważ mówiłaby mi tylko rozpierdolisz typa, a jemu lepiej uciekaj. Dobra. Proszę bardzo, jest pierwsza kontra. Kurwa, poznałem magiczną technikę kontr, to ja każdy cios absolutnie będę tak wyprowadzał i gościu zaraz będzie poskładany na podłodze. Widzicie, każdy cios przybuje na paszczę, no bo jaką ma inną opcję? Żadnej opcji nie ma. Momentalnie dostanie w pierdol, ale może nawet dam radę tą kontrę sfollow-upować jakimiś trzema ciosami o ścianę. O, jak mu mina zrzędła w środku tego uderzenia. Już? Cholera, panie Wu, coś takiego raczej cienkiego bolo wystawiłeś chyba do walki, co? Nie chcesz mi chyba powiedzieć, że to twój najlepszy wojownik był, co? Nie, no mam nadzieję, że nie, bo jak tak, to... Chłopaki, na 3-4, ho, ho, ho! Let's go, Scalera. You're late for work. A gdzie to sobie w ciągu tego tygodnia znalazłem pracę? Leo mi coś skombinował? Może w pralni coś robię? Sortuję narkotyki ukryte w bokserkach. Brzmi jak robota, którą w więzieniu szłoby sobie skombinować. W końcu wiecie, wszyscy myślą, że więzienie to jest takie miejsce, gdzie oni wszyscy tam tylko odbywają kary, siedzą w celach i ich wszyscy biją. A tam kurwa jest handel, turnieje pokerowe, narkotyki, pranie pieniędzy brudnych. Wszystko. Hey, listen, Vito here's got the day off, courtesy of Mr. Galante. Gotcha. Don't get used to it, Scalata. All right, come with me, Vito. Widzę, że tutaj pan Galante to ma naprawdę dobre chody. Wszystko potrafi załatwić. Dobra, kogo mam sklepać? Kurwa, no idę do pralni, no tak. Laundry. Co my tutaj będziemy wyrabiali, panie Galante? Zamieniam się w słuch. Myślę, że nasza relacja całkiem nieźle się rozwija. Morning, Mr. Galante.
Why, no training today? Not exactly. We got a challenge from the spooks, and I don't want to risk Pepe getting all banged up before his big fight with O'Neill. So I want you to take this one. It'll be good practice for you. Come on. O, cholera jasna. Ale czy tutaj będzie jakaś inna taktyka potrzebna, czy mniej więcej taka sama jak poprzednio? Sure! The guy you're gonna be fighting is a strong bastard, but he ain't too bright. Fights with his heart, not his head. You piss him off, you lower his guard. That's when you let him have it. All right, here we go. Czyli klasyka. Kontra, 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 a potem combo filar. Dobra, zrozumiałem. Dzień dobry. Ukłon z szacunku. A teraz się kurwa przerobię na Nutellę, kolego. No dobra, to się bijemy w takim razie. Dawaj, bij! Kontra! No bij, bij! Kontra! Dam radę jeszcze raz, tutaj combo, proszę bardzo. Nie muszę oczywiście wszystkiego robić kontrami. Mam wrażenie, że w ogóle silne ciosy podczas tych walk to jest trochę marnowanie czasu. Ale wiecie, jeżeli... O kurwa, o nie, no za wcześnie puściłem przycisk. No dobra, ale wiecie, to jest taki element dawania mu jakiejś nadziei na wygraną. Ale prawda jest taka, że ja dokładnie wiem, jak typa poskładać. No atakuj, o właśnie, kombo ścianę. Cholera, nie dałem rady. Dobra, ale kontrami to cię zaraz załatwię. Dobra, wiem, że jesteś silny, ale kurwa, mogę złapać przeciwnika i wykończenie, raz, dwa. Dobra, zajebiście, z kolanka w podbródek to zawsze dobrze działa. Nie widziałem jeszcze kogoś, kto by się potem dobrze czuł. On ten leży. O cholera jasna, hajs nawet jakiś dostałem. Cholera, klawisz idzie, gdzie się chować? Do pralki, kurwa, otwieraj pralkę. Some kind of circle jerk? All right, grupowe trzepanie kapucyna brzmi jak zajebiste zajęcie na niedzielne popołudnie. Idź do strażnika, masz widzenie. Kto to przyszedł? Obstawiam siostrę, albo siostrę z matką, albo matkę. A może Joey przyszedł? Zapytać, jak nam się powodzi. Pewnie siostrzyczka. Hi, Vito. Hey, Frankie. How you doing? I'm doing good. Real good. Thanks. So, how's things? Well... I got something to tell you. I'm getting married, Vito. Oh, Maron, that's great. Już? I mean, it would have been nice if he asked my permission first, but... Hey, I'm happy for you. Vito, you're in jail. Look at yourself. How'd you let this happen? Hey, I already got a lecture from the judge, huh? I don't need another one. Just drop it, all right? Vito, there's something else. Nie żyje. What do you mean? What about her? She's sick, Vito. She's been like this for weeks and she's not getting any better. Look, Frankie. Go to Joe's. He's holding on to my money for me. You get her the best doctor you can find. And, you keep the rest as a wedding gift. Vito... No, no, I mean it. Looks like I'm not gonna need it for a while. All right, looks like I gotta go. Look, you take care of Ma. Tell her I love her. I will. And thanks, Vito. Cholera, no jeżeli matka umrze, kiedy my siedzimy w więzieniu i nie będziemy mieli nawet okazji zobaczyć jej ostatnich chwil na tym świecie, to tak trochę słabo, ale ile czasu minęło, odkąd mnie zamknęli? Czy ona już, kiedy my przyjechaliśmy do Empire Bay, miała kogoś, tylko nam się nie chwaliła swoim związkiem, a teraz... Po prostu się zaręczyła? Czy my siedzimy już tutaj tak długo, że ona zdążyła kogoś znaleźć i aż się z nim zaręczy, tylko ja po prostu nie zdążyłem tego ogarnąć. Tego nie jestem pewien, ale wydaje mi się, że po prostu miała kogoś wcześniej. Mam nadzieję, że ten narzeczony to jest porządny facet, ponieważ ja tutaj, kurwa, takie tajemne techniki ninjutsu odkrywam, że jeżeli się okaże, że on podniósł kiedykolwiek palec na moją siostrę, to już, kurwa, nie będzie miał palców do podnoszenia po spotkaniu ze mną. Myślę, że sprawa jest jasna w tej kwestii. Nie podoba mi się to czyszczenie toalet. Czemu akurat w piwnicy? I kto mi tutaj w pierdol spuści zaraz? Mam jakieś obawy względem tej sytuacji. No nie no, niby wydaje mi się, idziemy tutaj tak na lajcie. Czemu wszyscy w gaciach się myją? Zwariowaliście? Jakby, nie wiem, może po prostu tak lubią, a może cenzurują nagiznę, kurwa, nagość. Ten kibel rozjebany, coś tak czuje, że czyjąś głową. Super. Wyczyść dwa brudne pisuary. Kliknij X, żeby czyścić pisuar. Aż mi się przypomina epickie, kliknij F, żeby oddać szacunek. Mniej więcej podobny poziom sensu. Ale bardziej się sprawdza do mechanicznych czynności jak czyszczenie toalety, a nie oddawanie szacunku na pogrzebie.
O, Boziu, Boziu. Dobra, pierwsza wyczyszczona. Czemu ja czuję, że jakiś syf nie tylko jest w tym kiblu, ale też się odjebie, jak tylko skończę. A kurde, taką szczotę to ja bym chciał. Aha, ten się od razu odleje. Keep cleaning or else. That's kinda gay, man. Ten kibel też tutaj ułamana jest, ceramika gdzieś z boku. Mogę ci tą szczotą wysunąć? Jakby, nie wiem, czy ja teraz będę musiał zaraz po nim posprzątać? Takie mi da super zlecenie. Kurwa, klawisze w tym więzieniu. Super, zajebiście, świeże szczyny. Oni to naprawdę, strażnikami więziennymi, to mam wrażenie, że przynajmniej tutaj tak to jest przedstawione, zostają osoby, które naprawdę mają jakiś kompleks i potrzebę władzy. Nadaną im przez prawo i możliwość, wiecie, zlania w siedmiu jednego gościa pałami, ponieważ w normalnych warunkach codziennych pewnie są beta pizdami, które nie potrafią sobie w życiu poradzić, więc wiecie. Idą do roboty, znęcają się nad ludźmi, mają taką swoją dzienną dawkę narkotyku zwanego władzą. A mam zostać w gaciach, czy jakby... Tak, jestem dalej w gaciach. Obstawiam cenzurę na gości w tej grze, no ale cóż. Czemu ja czuję, że jakaś napierdalanka się tutaj szykuje? Albo napierdalanka, albo jakaś forma, wiecie, wykorzystywania seksualnego. No stoję pod wodą, dobra, nie musiałem nic klikać, to wystarczyło. Ale dziwnie Vito wygląda, jeżeli nie ma włosów. Naprawdę wygląda na takiego książkowego psychopatę, mam wrażenie. Nie podoba mi się to do końca. Coś mi się tu złego stanie. Hey, Frankie. We got a little business to take care of here, huh? Why don't you go have a smoke? Yeah, sure. Have your fun, you sick man. Ten od razu wie, kto jest tutaj na celowniku. O, oczywiście, że wielki grubas, któremu tłuszcz wokół gałek ocznych wychodzi tak bardzo, że same oczy zapadają się głęboko pod ziemię. I like your scars, pretty boy. Where'd you get them? Sorry, asshole. You picked the wrong ass to drill. We can do this the easy way. The hard way. Zły otwór sobie wybrałeś. Mógł to lepiej wysłowić się w tej kwestii. O, też się chcesz bić? Chyba skończysz tak jak twoi koledzy do tej pory. Kurwa! Gość ma głos jak z horroru. Dobra, dobra, atakuj grubasko, atakuj. Za wcześnie puściłem A. O, proszę, jesteś odporny na kontry? Czy to jest kurwa final boss moich więziennych walk? Do tego to wszystko się sprowadzało? Zaraz zobaczymy. This guy's a fighter. Nie zerżniesz mnie tak łatwo, no. Tanio dupy nie sprzedam. Kurwa, macie, oczywiście znowu combo dostałem, bo ja chciałem mu przywalić, ale dobra. Teraz moja kolej, frajerze. Albo i nie, dobra. Muszę się tutaj mieć na baczności i raczej operować chyba kontrami częściej. Wiecie, chciałem, żeby to fajnie wyglądało i po prostu samemu wyprowadzać jakieś ciosy, ale chyba jednak takie kontry będą stosowniejsze. Złapię cię za te twoje kurwa suty wielkości rączki od roweru i jedziemy. Dobra. Kolejnych dwóch muszę tutaj rozjebać? O nie. Ja się rozproszyłem na chwilę. Tamten spierdolił oczywiście. Jak cię kurwa zaraz poskładam, koleś? Co tam masz napisane na klacie? Frajer? Mogę coś mocniejszego wymyślić. Co tam masz kurwa napisane na klacie, że wolisz herbatę niż kawę? Nie, dobra, to obraża bardzo wielu ludzi, pewnie także i wśród was. Nieważne, masz, że będziesz ten grał w Cyberpunka na konsoli? Albo preorderujesz PlayStation 5? Dobra, nie, jakby wszystko co tutaj słychać może być obraźliwe dla kogoś. I w sumie sam nie wierzę w to co mówię, więc nieważne. Hey! Wow, wow! What the hell's going on? Tak. Hej, Frankie, pójdziesz zapalić, mamy tutaj biznes do załatwienia. A to będziecie chłopaki robić? A musimy wszyscy dostać pierdol od tego jednego. Co tam mamy w liściku? Kto do nas napisał? Może to jest narzędzie do ucieczki? Matka nie żyje pewnie. O, cholera. A, światło, żeby mógł przeczytać list. Instead of going toward a good doctor and a wedding gift, every penny I had went to the funeral. Ależ zajebiście drogi pogrzeb. Boże, co to za świat? Co to za życie? Włosy mi odrosły, to pewnie w cholerę czasy już minęło. Mr. Galante wants to talk to you. Come with me. Matka nie żyje, siostra wychodzi na za jakiegoś nie wiadomo kogo. Coś czuję, że będzie kłopoty sprawiał. What the hell happened?
It looks like the mix weren't up for a fair fight. A couple of them jumped Pepe yesterday. It was a lot more than a couple. Yeah, well, we sure as hell ain't gonna let this go. What do you got in mind? Pepe's got it all worked out. Took a little persuading, but O'Neill's all by himself right now in the gym. Guards won't be back for a while. You're just gonna give him a good beating. Break a couple of bones, same as they did to me. Got it? Yeah, I got it. All right, come with me. Autentycznie nie mamy teraz chyba niczego do stracenia. I'll wait out here. If the guards get back early, I'll warn you. Okay. All right, go for it. Wierność wobec pana Galante chyba najbardziej mi się tutaj opłaci. A ten jebany Irlandczyk musi dostać to, na co zasłużył już dawno temu. Hey, darmowy karnet na wpierdol. I got a little business to settle with you. Dokładnie. No chodź, bijemy się. Poznałem teraz magię kontry, ta walka będzie kompletnie inaczej już wyglądała. Szybki jest skurwiel, cyk, ale tego nie wyprzedzi. Boom! Ja tylko czekam, aż będę mógł go złapać. Nie będę się tutaj jebał z nim, będę wszystko kontrami załatwiał. Poczekam, aż będzie, wiecie, roztrzęsiony, wtedy go złapię i o filar, kurwa. Żaden tego cios nie jest w stanie nic zrobić. Dobra, i raz, i dwa, i trzy! Którą kość by mu tutaj złamać? No, chyba złamałem wystarczająco dużo. Na pewno jego wolę zaraz złamie. Kurwa, druga runda. No to lecimy dalej, Irlandczyku. Coś czuję, że skończy się tak samo. No, tylko teraz mam widok z drugiej strony. Kontry są absolutnie pogerskie tutaj. Dobra. O, pieprzony ma nóż. Dobra, jak się walczy z kimś, kto ma nóż? Chyba jakaś inna taktyka może mi być tutaj potrzebna. Oczywiście, no jak jest się, kurwa... pizdą życiową, no to się walczy nożem w walce na pięści, no. Brought a knife to a fist fight. Ja pierdolę, dobra! Shut the fuck up! Okej, Vito. Myślałem, że jakby, nie wiem, utniesz mu przyrodzenie, to by było też dobre rozwiązanie. Myślę, że by mogli go... Okej! They never found out who did it. Okej! Leo arranged for me to relocate to his cell. Well, actually, it was more like a suite. Life was getting better by the minute. So, Vito, what do you plan on doing when you get out of this shithole? Okay. I don't know. I sure as hell ain't gonna go back to working for Clemente, I can tell you that. Yeah, you're better off just forgetting about that old bastard. Trust me, Alberto's a real cocksucker. And you can bet that lawyer he's hired was just there to make sure you didn't rat. Yeah, no, bardzo możliwe. You'll get his. Letting guys into your family for money like he offered you is against the rules. He's gonna have a lot of explaining to do. To who? I thought Clemente was the boss. You obviously don't know how things work around here. You see, there's more than one family in Empire Bay. There's three. Each family controls their own neighborhoods. There's a system of rules. And if there's any disagreements, the bosses of all the families meet to work things out. That's the commission. Great, so what do I do now? Am I in trouble too? No, nothing like that. You're young, you're smart, and you've proven you can keep your mouth shut. You're exactly the type of guy everybody wants working for him. Yeah, but I don't even know who these other guys are. There's two other bosses besides Clemente. One is Carlo Falcone. Falcone. The other is Frank Vinci. To mi już coś mówi. Carlo is young and ambitious. The guy's a freaking nut job. He's new blood, whereas Don Vinci is a man of honor. He respects the old ways. You know these guys? You could say that. And Frank Vinci's consigliere. You think being just a regular old man gets you all this? But listen, Vito. I'm getting out in a few months. When I do, you'll see what we can do about adjusting your sentence. Pepe, come here. Have a taste. Don Vinci, powiadacie, co? Może mi namaluje lepsze kolory życia. Super śmieszne, okej? Okay? Proszę napisać w komentarzach, super śmieszne, panie Bartłomieju. Spoczywaj w pokoju F. Który jest? 51. Kurwa, 6 lat minęło? O, to się troszeczkę chyba rozwinął świat. 6 lat spędziłem w pierdlu, okej, to trochę wyjaśnia. Now Joe used to come visit me and, you know, kind of fill me in on what was happening on the outside. But I tell you, as soon as I walked out of that prison gate, it was like a whole new world. Okej,
Yeah. Muszę gadać, żeby mi nie sklejmowali muzyki, bo taka fajna grała. Proszę bardzo, mamy to! Wyszliśmy z pierdla! Świat poszedł trochę do przodu. Samochody, widzę, się też zmieniły. Jesteśmy już po wojnie, chociaż teraz to chyba nadchodzi, co, zimna wojna? Ta z Rosją? Ale ona, nie wiem, czy ma aż taki wpływ na ludzi, którzy są tutaj obecni. No i jesteśmy pod mieszkaniem Joe'ego! 6 lat w pierdlu. Będzie na pewno trzeba zobaczyć, co tam słychać u naszej siostry, bo ja to kompletnie nie ufam temu Fagasowi, z którym ona nawiązała związek małżeński. Panie kolego, ma pan dla mnie gazetę? Mogę sobie przeczytać? Coś tam ciekawego? Machaj tylko skrawkiem papieru, co za bezużyteczna kupa gówna z tego sprzedawcy. A są samochody dalej w garażu? Proszę, powiedzcie mi, że tak. Jest moje Henrietta, czy nie? Otwórz garaż. Walter, Hot Rod. Prędkość maksymalna 205 na godzinę, to już trochę. Tutaj mamy 204, ten jest chyba taki jakby z epoki. Oh shit! Honto Manelisium, ten wygląda nieźle. I jeszcze taki. To jest chyba Henrietta, nie, to jest kosak. Gdzie jest moja Henrietta? Gdzie ona jest? To jest to? Tak się chyba nazywała. Ale teraz, o nie, jest moja kochana. Ja tutaj tyle aut zapakowałem. Mam tu jakąś listę, że to jest jakby, nie wiem, 8 na 10 i tak dalej. Nie wiem, samochodami będę zajmował się później. Na razie mamy ważniejsze rzeczy do roboty. Kto tutaj siedzi pod mieszkaniem Joe'ego? Z tym pogadać nie mogę. Tamten to w ogóle się wyeksmitował stąd, idzie gdzieś indziej. No dobra, wbijamy w takim razie do niego. Jak tam jego życie się teraz potoczyło? Czy on dalej z tym Kalantę się zadaje? Bo jeżeli tak, to możemy mieć niestety mały konflikt interesów. Tutaj kolega ma taką fryzurę jak ja w liceum. Wysuszoną do tyłu, ale chyba nie jest chętny do rozmowy. Dobra, mój przyjacielu, idę zobaczyć, co tam u ciebie. Spodziewa się mnie, czy się nie spodziewa, nie? No raczej by wiedział, że już wychodzę. Tutaj, co to za romanse korytarzowe? Czy to jest ta sama laska, z którą Joey? You're in my personal space. Dobra, social distancing. Akurat to szanuję. Wbijamy. 6 lat w pierdlu. Zapomniałem kompletnie o tym motywie. Takiego przeskoku. Vito! Hey, you break out of jail? Ah, jeez, good to see you in regular clothes and on the right side of the bars again. Welcome home. Come on in, come in, come in. Man, I tell you, lots changed since I went away. Yeah, I guess it has. And hey, it ain't much, but I hooked you up with a nice little apartment, just like you Thanks. Said. Now I got a surprise for you. We're going out tonight to celebrate, and I'm going to introduce you to somebody. Yeah, sounds good to me. You're going to need a little cash so you can get things going again. To się ze światłem dzieje. I got a piece for you too, if you want it. Ah, here, always comes in handy. So, what do you want to do now that you're a free man? Hey, what do you think? I want to go back to working with you again. All right. I was worried they might have turned you straight in there. I actually met a lot of people and learned a lot while I was on the inside. A much better idea about things working. Good thing, because I wasn't exactly sitting around on my ass while you was in there. Don't worry, though. I'll show you the ropes, like always. All right, well, what are we waiting for? Let's go. Jesus, I didn't expect you to be raring to go like this, but what the hell? Come on, let's go see your new place. Chłopaki, dogadajcie się lepiej szybciutko. We'll take my car and go meet your new landlord. You do the driving so you can get back into the swing of things. Just hope you didn't forget how to drive while you was in the can. Hey, what are you worried about? It's like riding a bicycle. Sure, but when you smack up your bicycle, it don't cost a fortune to fix the friggin' thing. All right, I get it. Like an old lady. Nie mogę zapomnieć, jak się dobrze jeździ, jeżeli nigdy się nie nauczę dobrze jeździć. Cars are a lot different since you went away. You'll see. Your new place is just down the street, right near the boardwalk. You're gonna love it. Tutaj widzę, mamy jakieś autko, do którego mogę sobie wsiąść. Nie wiem, wsiąść. Smith Custom 200. Nie wiem, czy to dobry samochód, ale biorę go. Radio niestety wyłączam. Pogadajcie sobie, chłopaki. Pretty good while you was locked up, but now that you're out, the sky's the limit. You seen Henry lately? Nah, not for a few years now. You really felt bad about what happened, you know. So what you been up to? We couldn't really talk about much when you visited me. Well, after the shit Clemente and that little asshole Luca tried to pull on us, I got hooked up with the Falcone family and I started working for them. Really? Yeah, you'll see okay. Tonight. I told you, I got a nice surprise plan for you. But don't bother asking, because I ain't gonna tell you. Oh, boy. Don't worry. I've been planning this for weeks. That's what I'm afraid of. Cholera, Joey, to możemy mieć mały konflikt interesów, rozumiesz? Ponieważ kiedy ty się bratałeś z rodzinką Falcone, to ja raczej skłaniałem się w stronę pana Vinci. Dlatego zobaczymy, jak się to skończy. I czy uda nam się połączyć nasze biznesy. I already paid the first month's rent for you. And hey, the entrance to your garage is on that side street over there. Thanks, Joe. Dobra, z prawej strony mam nasz garaż.
Fantastico. We're going to a real classy joint. So buy yourself a nice suit. They won't let you in this place look like an ex-con. My kind of place. Ziomeczku, spokojnie, ja już nie jestem wyposażony w garnitur. Chociaż przydałby mi się jakiś inny, który nie ma płaszcza. Ponieważ teraz, no, płaszcz był dobry w zimie, teraz mamy raczej warunki, które są bardziej dopasowane do standardowej marynarki, może nawet jakiejś takiej letniej marynarki. Cholera jasna, żeś mnie przestraszył. Kurwa, typie, jak ty wysoko masz gacie, jaki krótki trawat. Trawat. Krawat, jak ty komicznie wygląda. Bez, kurwa, dodatkowej opłaty za telefon? Co tutaj się znajduje na dole? Co to jest? Dye? Dye to po angielsku barwnik. Co ja mam tu barwić? Może jak zaplamy krwią koszulkę, to całą na czerwono przerabiam i jest git. It's comfy, with room enough for two. Maybe three. And it doesn't squeak. Always a plus in my book. Słuchaj, po pierwsze, szaraku, to są kurwa dwa łóżka zsunięte ze sobą i zamiast jednego dużego materaca albo chociaż dwóch mniejszych, mamy kurwa sześć jakichś takich jak dla położniczych, dla dzieci. Co to ma być? Dobra, rynek nieruchomości legł w gruzach, kiedy mnie nie było. Kuchenka jest ujebana rdzą po prostu w każdym jednym miejscu. A, szkoda gadać. Dobra, trudno. Może uda nam się wygarnąć jakąś lepszą miejscówę i nawet kurwa drzwi za sobą nie zamknął. Co za pajac! Brak mi słów. Przebierzmy się w takim razie. Mafia, garnitur, paski Tomiego Angelo. To mnie nie interesuje. Mamy marynarkę oraz płaszcz. Nagroda za konto 2K. Smoking i mucha. Marynarka i okulary. Szkolny mundurek? Co to kurwa są za ubrania? Skąd ja to wszystko mam? Mam kurtkę ze skórzanym kolorem. Dobra, no czekajcie. Garnitur potrzebowałem. Marynarka i płaszcz będzie chyba całkiem dobra. Ale poza tym mam jeszcze smoking i muchę. W różnych kolorach. Kurwa, we wszystkich kolorach tęczy widzę. Jest taki super ciemny. No jeżeli idę do wykwintnej restauracji, to szczerze mówiąc teraz smoking będzie chyba najlepszą opcją. Tak mi się wydaje. Smoking to jest taki już, wydaje mi się, ultra elegancki. Bardziej elegancki to już jest chyba tylko frak, ale rzadko się kiedy frak widuje. Ale jeżeli mogę wrzucić na siebie smoking, cholera, jak idziemy. Oj, oj, oj! Oj, sorry YouTube Administration. This is just the game. A to już nie są te czasy, kiedy mogę sobie pooglądać dokładniej te pisma z Playboyów, które się tu znajdują. No ale trudno się mówi. Samochód, którym tutaj przyjechałem, już niestety zniknął. Nie mam do niego dostępu. Wyglądam całkiem zajebiście. Chociaż mam wrażenie, że ten kołnierzyk trochę lepiej mógłby być ułożony, ale trudno, nie będę aż tak narzekał. Buciki eleganckie, wszystko jest eleganckie. Nie wiem jak tam, mam te same samochody, co miałem w tamtym garażu? No mam, kusi mnie ta Henrietta. Ale widziałem, że mam tutaj jakieś nowe nabytki, które też mogą być całkiem niezłe. Roller GL300. Zastanawiam się, czy to jest w sumie samochód z tej epoki. No wydaje mi się, że tak, po tym jak już ta epoka poszła troszeczkę do przodu, to... I chuj! Już się stuknąłem nimi, ja pierdolę, no. Gorzej niż walnąć w bramę na wyjeździe, na egzamin, na prawo jazdy, naprawdę. Ile ludzi kasuje swoje samochody zaraz po wyjeździe z salonu? No co za pieprzona masakra. Nie podoba mi się do końca kolor tego samochodu, ale przydałoby się jeszcze trochę kasy zarobić, zanim będę w jakikolwiek sposób inwestował w rozwój mojej bryczki. Ale prędkości wyciąga całkiem niezłe, muszę przyznać. Zaraz mnie tutaj zgarną chyba za nadmierną prędkość. Wydaje mi się, że tutaj jakby... Bo ja sobie tak założyłem od samego początku, z czasów jeszcze, kiedy grałem w Mafię, dawno, dawno przed YouTube'em, dostawałem kurwa mandaty za to, że jechałem powyżej jakiejś konkretnej prędkości. I zakładam, że tutaj też się to znajduje, ale nie jestem pewien, czy na moim poziomie trudności to ma w ogóle tutaj miejsce. Czy ja powinienem się cykać, jeżdżając z dużą prędkością obok policji? Czy może nie? Bo w sumie to nie jestem tak naprawdę pewien. Wydaje mi się, że tak, ale może nie powinienem się ograniczać i tryb bezpiecznej jazdy jest tak naprawdę stworzony tylko po to, żeby nie przegiąć i nie wyjebać się na głupi ryj, kiedy zasuwam po mieście. A to wy mi musielibyście dać znać. Chodźmy do mieszkania Joe'ego. Zobaczmy, co będzie miał mi do powiedzenia. Ten tutaj, nie jestem pewien. Tutaj jest Mr. PR Matejzik The Studio. Luigi Bellonio. Czemu ten tutaj pod drzwiami siedzi? Nie wiem. Buty ściągnięte przed wejściem jak w Japonii. Zadzwońmy do Joe'ego w takim razie. Co masz mi do powiedzenia? Jak ci się podobał w moim smokingu? To będzie no-show. Not bad. Nice material. Thanks. So, what's the plan for tonight? You'll find out. A friend of mine's coming to pick us up.
I met him when you was on your little vacation. And show him some respect. He's kind of an important guy. Oh, yeah? You'll see in a minute. Here he comes. Hey, Joe. Hey, Eddie. Here I am. How's it going? Co to za twardogłowy typ? What, is your buddy? Yeah, this is my pal Vito. Vito, this here is a good friend of mine, Eddie Scarpa. Nice to meet you, Eddie. Same Eddie Scarpa. Here, Vito. Okay, fellas, I'm dying for a drink. Let's go. No dobra. Hey, Vito, wiemy, co się dzieje w takim razie. I had a couple of drinks already. So, you tell him where we're headed, Joey? Nope. All he knows is that it's a surprise. he's gonna love it. I fucking hope so. Unless he got into the, funny business in the can. Hey, what are you two talking about? Don't worry about it. You'll see. Dobra, hey, czyli... come on. We might as well tell him now. Hey, you waited this long. We'll tell him in the car. Sprawa jest prosta. Jedziemy do strip klubu, a Joey śmieszkuje, czy w więzieniu troszeczkę nie zmienili siłą mojej orientacji, ale wydaje mi się, że nie. Ja to bym chciał siostrzyczkę odwiedzić, zamiast tego od razu uderzać w biznes, ale myślę, że na to też przyjdzie czas w kolejnym odcinku, moi drodzy. Mam nadzieję, że ten się wam podobał. Jeżeli tak, to zostawcie łapę w górę. Ja uciekam, trzymajcie się i pa, pa.